Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj jest druga część czarady, czyli rozwiązanie i zacznę od odpowiedzi. Przybyło do nas, czy przyleciało 15 odpowiedzi bardzo różnych. Najbardziej mi podpadła do gustu odpowiedź Marcjana. Chyba taki analityczny sposób myślenia i bardzo bliski takiego rozumowania jak ja u mnie był. Druga, od razu odpowiem, Matner Running Team, no, trener biegania. Pierwsze, bieg naturalny, oczywiście lepiej byłoby nakręcić w lesie czy na bieżni, takiej naturalnej, niż na bieżni mechanicznej, ale z punktu widzenia, znowu powołam się na badania, dlaczego na bieżni? Dlatego, że na bieżni oczywiście jest inny bieg, ale system ruchu nie zmienia się i to jest udowodnione. Literatury oczywiście jest bardzo dużo, na które ja się powołuję i zresztą bardzo mnie ciekawi ta literatura pod kątem urazów sportowych, więc całość, na którą się powołuję, to jest tak zwana literatura medyczna. Jeżeli chodzi o, jeszcze wracam do Marcjana, proszę cię o kontakt z naszą recepcją, czy z naszym menedżerem Michałem, czy z kimkolwiek z naszej firmy, jakaś jest oferta dla ciebie, jakieś zniżki czy coś innego i zaczynamy. Pokrótce jeszcze pokażę raz, króciutko, prawda? Uwaga, marzec 2000, problem z prawym hamstringiem, nie było leczenia. Grudzień, problem z lewym. Wizyta, USG, wszystko w normie, wszystko negatywne. Badanie kliniczne już mieliśmy. Tak biegnie, tak zawija lewą stopą, tak zawija prawą. Zdecydowanie za blisko siebie stopy i jak widzimy tutaj, jeszcze raz, zawija tą lewą stopą, prawą też, ale lewą zawija bardziej. Tułów, tu już nie ma co rozważać, tułów, zero placy w jednym czy w drugim pośladku. Brzuch szczuplutka, ale za słabe napięcie na kręgosłupie przejmujące pracę pośladka. Wyprost w stawie kolanowym świadczy o nadwyrężaniu hamstringa, który znowu przejmuje pracę pośladka, czyli właściwie ta kobitka biega z pleców i biega z hamstringa, a nie biega z pośladka. Teraz skupmy się, ja pokażę właściwie jeden slajd. Jak oglądałem te filmy i wycinałem zdjęcie po zdjęciu, to zauważyłem tą zwiększoną wewnętrzną rotację na stawie biodrowym. I teraz jak sobie wyobrażę, który mięsień, które tkanki napinają, są przeciążane, to jedyne co przyszło mi do głowy to magnus, lewy magnus. Lewy magnus jest bezpośrednią przyczyną jej problemu. Takim tokiem myślenia poszedłem. Ale dlaczego lewy magnus jest przeciążany? Wróciłem do faktu, że w marcu 2020 narzekała na prawy hamstring i na prawą stronę. Było to nieleczone, przestało to boleć. Ale założyłem bardzo logicznie, jak to widzimy po wszystkich pacjentach, że ból w prawej nodze, czy jakiś uraz, czy kontuzja, cokolwiek, powoduje przesunięcie obciążania na kończynę kontralateralną. W związku z tym praprzyczyną problemu w jej lewym magnusie był słaby prawy pośladek. Tu prawy pośladek słaby jest ewidentnie widać, bo tułów pochyla się na prawą stronę. Czyli prawy pośladek jest słaby, słabszy niż lewy. Ja mówię o bocznej stabilizacji. Lewy jest lepszy niż prawy. Jako boczna stabilizacja zawsze trzeba pamiętać, że w pośladku mamy boczną stabilizację, wzdłużny pośladek wielki i poprzeczne mięśnie, które rotujące. W związku z tym mamy taką naprawdę szczegółową grę w jej przypadku. Wracam do opisu. Doszedłem do wniosku, że praprzyczyną jest
słaby czy nieaktywny prawy boczny stabilizator prawego biodra, przeciążony, locked long, czyli napięty w rozciągnięciu lewy magnus. Lewy magnus odpowiada za wyprost, wspomaga hamstringa i wywołuje wewnętrzną rotację w stawie, zewnętrzną rotację w stawie biodrowym, przepraszam. Natomiast tu widzimy kończynę zrotowaną wewnętrznie, czyli magnus w każdym kroku jest rozciągany, naciągany. Przypomnijcie sobie, żeby łatkliwość od guza kolszowego w kierunku po gałęzi kolszowej w stronę spojenia łonowego. Tam jest przyczep magnusa. Wskazania podczas pierwszej wizyty było zdecydowanie no hamstring stretch. Każdy stretch, każde rozciąganie hamstringa powodowało kolejne przeciążanie tego locked long magnusa. Oczywiście brzuch z oddychaniem. Teraz możliwe, że nakręcimy jeszcze kolejny filmik, żeby szczegółowo pokazać ćwiczenia, ale na razie, żeby nie, ten film nie trwał zbyt długo. Głębokie zewnętrzne rotatory stawu biodrowego z wykrzyknikiem klucz do sukcesu. 2 tygodnie jechaliśmy kilka razy dziennie głębokie rotatory stawu biodrowego. Delikatny bardzo bridge. No i teraz biorąc pod uwagę jej wąski sposób biegania, nie dramatycznie wąski, ale wąski na lewej nodze w porównaniu do prawej, strzałkowy długi był absolutnie do aktywacji, czyli komenda dla niej była biegaj szerzej. Co do biegania również, jak trener się zapytał, kiedy może wrócić do biegania. Po tej głębokiej analizie, po pokazaniu i trenerowi, i tej zawodnice filmików, zdjęć i moim sposobie myślenia, dostała poradę. 2-3 dni nie biegaj, wejdź w te ćwiczenia rehabilitacyjne, po 2-3 dniach znów bieganie, oczywiście nie od razu jakieś długie dystansy, niewysokie tempo, ale zacznij biegać, myśląc o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Po pierwszym etapie, po pierwszej wizycie, ból z 8 w skali WAS spadł natychmiast po 2 tygodniach do 2. W drugim etapie, po 2 tygodniach, włączyliśmy izolowany pośladek wielki, pośladkowy wielki, izolowany, nauka ruchu. Ona porozciągana, elastyczna, 16-letnia, więc nie było z tym problemu. Natomiast trzeba było nauczyć ją wyprostu w stawie biodrowym. I do tego założyłem, że przez 2 tygodnie to aż za dużo, nawet za długo, magnus odpoczął, prawda? I po tych 2 tygodniach należało wzmocnić, skrócić, związać magnusa, czyli w delikatnej rotacji zewnętrznej był magnus trenowany izometrycznie. Wdrożony był natychmiast prawy pelvic drop w celu ustabilizowania bocznych stabilizatorów prawego stawu biodrowego. No i oczywiście martwe ciągi w celu wyizolowania pośladka po lewej i po prawej stronie. Efekt po drugim etapie, po tych zaleceniach, które tutaj zaznaczyłem krzyżem, praktycznie sporadyczna tkliwość po treningu, a w trzecim etapie, już jest po trzeciej wizycie, postawa biegowa, globalna stabilizacja, wszystko było już na stojąco, z jakąś trzymaniem równowagi w kierunku biegu, czyli brzuch. Oczywiście tam u niej też jeszcze weszła postawa, górna część łopatki były za wysoko. Włączyliśmy to wszystko, jakby, żeby postawę biegową u niej ustabilizować. I tak do tej pory wyszło. I dlaczego o tym mówię? Ten tok myślenia, ta analiza dokładnie w tym przypadku przyniosła sukces. Sądzę, że każdy z Was mógł inaczej dojść do tego samego sukcesu. Ja tutaj przedstawiłem mój sposób podchodzenia do pacjentów, analizy i realizacji tych moich przemyśleń. Dzięki, to na tyle. No okej, no wiesz, no to będzie improwizacja, bo to przecież, znaczy improwizacja, no ja nie nauczyłem się tego tekstu na pamięć.